Zapraszamy panią Elżbietę Kruk, panią poseł Elżbietę Kruk, było przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która przecież, jak pamiętamy, miała swoje, że tak powiem, ciężkie boje o właśnie już media narodowe. Temat przyszłość mediów publicznych. Witam Państwa. Jako poseł z Komisji Kultury i Środków Przekazu, to należę do tych, którzy będą te ostateczne szlifowali, ostateczny kształt ram prawnych, w których mają działać nowe media, mam nadzieję, jak najszybciej. I rozpocznę więc od cytatu z początku XIX wieku. Prezydent Stanów Zjednoczonych John Adams pisał: jeśli kiedykolwiek będzie miała nastąpić poprawa losów ludzkości, to filozofowie, teologowie, prawodawcy, politycy i moraliści przekonają się, że najtrudniejszym i najważniejszym problemem, który będą musieli rozwiązać, jest stworzenie odpowiednich przepisów regulujących funkcjonowanie prasy. Jestem przekonana, że to jest do dziś aktualne. Oczywiście żyjemy w dużo bardziej skomplikowanej rzeczywistości, również medialnej, więc wiadomo, że nie chodzi tylko o prasę. Ale też nie tylko samo prawo decyduje o tym, jak będą działały media. W ostatnich latach, myślę, że celowo, debata o mediach publicznych jest bardzo zawężana tylko do pewnych aspektów. Mówi się generalnie o jednym zagrożeniu dla mediów publicznych, czyli tym zagrożeniu upolitycznieniem, polityką. Celowo się zresztą tak mówi, bo myślę, że tutaj groźne jest przede wszystkim to upartyjnienie. Polityka musi jakby być w mediach publicznych, bo polityka to jest państwo, prawda? Państwo jest strukturą polityczną. Działanie społeczne jest działaniem politycznym. Możemy to nazwać inaczej, ale to będzie dalej polityka. Celowo się do tego zawęża, aby nie mówić tak naprawdę o tym, jakie są problemy mediów publicznych dzisiaj w Polsce, mediów w ogóle w Polsce, a w tym w szczególności mediów publicznych, w sprawie których się tutaj zebraliśmy. A aby osiągnąć te cele, o których tak pięknie mówiono wcześniej i zbudować te wspaniałe media publiczne, z których będziemy dumni, które będą realizowały rzeczywiście swoje zadania, musimy je widzieć w całym pełnym kontekście. Także ich problemy, także rzeczywiście widzieć te zagrożenia ze strony polityki. Ja tu nie zaprzeczam, broń Boże, choć jestem ze świata polityki, nie chcę mówić, że tego problemu nie ma, wprost przeciwnie. Ale też widzieć inne kwestie, choćby wynikające z tego, jak wygląda rynek mediów na świecie i w Polsce, czyli te problemy rynku medialnego w ogóle, wynikające z globalizacji, komercjalizacji, koncentracji przedsiębiorstw medialnych, a co za tym idzie komercjalizacji, tego, że media komercyjne, przypomnijmy sobie jeszcze przed wielu laty, nie tylko wymagano od mediów komercyjnych, może nie w Polsce, ale w świecie demokratycznym, tego, żeby realizowały pewne funkcje społeczne, ale one czuły się zobowiązane, inaczej by nie funkcjonowały. Kiedyś media komercyjne w wielu państwach spełniały bardzo ważną rolę na rzecz społeczeństwa. Dzisiaj się to skończyło. Widzimy dzisiaj tą komercjalizację, tabloizację mediów. I w tym kontekście należy stwierdzić, wbrew temu, co niektórzy politycy w Polsce, nie tylko w Polsce, uważają, że to jest się kończy czas mediów publicznych, że media publiczne, wbrew pozorom, mają coraz większą wagę, ich funkcjonowanie, ich istnienie w tego rodzaju środowisku. Bo dlaczego to jest ważne? Media w ogóle to jest jeden z fundamentów, prawda, funkcjonowania państwa, funkcjonowania społeczeństwa, współfunkcjonowania wspólnoty, bo to jest informacja, komunikacja, to jest edukacja. A media publiczne, uzasadnieniem ich istnienia, ich tworzenia było to, żeby one gwarantowały jakość tego rynku w ogóle, żeby to one ciągnęły w górę. Niestety to nie jest tylko polski problem, ale właśnie kolejny wielki problem polskich mediów, w szczególności telewizji publicznej. Zresztą w niej się jakby ogniskują wszelkie wady i problemy mediów publicznych i dlatego to ona jest najczęściej omawiana, dawana za przykład, kiedy mówimy o problemach mediów publicznych, to jest ta komercjalizacja. I właśnie jeśli mamy do czynienia z takim zjawiskiem,
to musimy się zastanowić właśnie, co z finansowaniem. Z jednej strony to oczywiście jest ta kwestia, że zupełnie nie sprawdza się dzisiaj ten abonament telewizyjny. Płaci go dzisiaj w Polsce tylko 8% społeczeństwa. To jest w ogóle jakieś coś niebywałego. No to jest sytuacja, z którą żadne państwo się nie powinno godzić. To Trybunał Konstytucyjny, i bez tego logicznie przecież to wiemy, określił ten abonament medialny jako daninę publiczną, a więc musi być ona być powszechna i sprawiedliwa. 8% społeczeństwa, przecież to z dawna powinno być zlikwidowane i ta reforma finansów mediów publicznych przeprowadzona. Tego nie robi się celowo. Nie robi się celowo również dlatego, żeby media publiczne nie realizowały misji publicznej, bo skomercjalizowane, jeśli telewizja publiczna ma tak w różnych latach 70%, 80% środków komercyjnych, a tylko 30-20% publicznych, no to co to jest za medium publiczne? Nigdy nie będzie. Ona jest zależna od rynku w sposób oczywisty. To od reklamy uzależnione jest to, jakie programy będą kiedy i w jakim czasie nadawane. To powoduje, że ona również tabloizuje się i konkuruje tutaj na tym rynku z komercją w takim stanie, w jakim ona dzisiaj jest. Z tym koniecznie trzeba skończyć, a pamiętamy te ostatnie lata, niestety, kiedy 8 lat temu ówczesny premier Donald Tusk mówił o tym abonamencie, który trzeba całkiem zlikwidować, doprowadzając do tego, że ten spadek środków publicznych na media publiczne, na łeb, na szyję poleciały ten spadek. I jasno dawał do zrozumienia, że to są media jakieś tam państwowe, je trzeba osłabić i to rzeczywiście jedyna obietnica, którą zrealizował. Doprowadzono do strasznego osłabienia mediów publicznych. Jest to jeden z powodów tego, że one są tak złe dzisiaj. Inne problemy mediów publicznych to oczywiście są ludzie. No to są ludzie i to zawsze będą ludzie. Ludzie, którzy nie rozumieją, jaką misję media publiczne mają pełnić. Bo to, jak ja powiedziałam, to jest oczywiście informacja, komunikacja, takie typowe funkcje mediów, ale tutaj wiele mówiono. Piękny list słuchaliśmy od pana profesora Andrzeja Nowaka o tych zadaniach w mediach, w kulturze, w realizowaniu polityki historycznej. I dzisiaj się mówi w Polsce w debacie, ale jak to niby mają te media tę politykę historyczną realizować, ale media w Polsce w pewnym zakresie ją realizują i potrafią realizować na przykład politykę historyczną Niemiec, prawda, nadając ten słynny serial szkalujący żołnierzy AK, nasze matki, nasi ojcowie. Mało tego, telewizja publiczna potrafi być mecenasem, bo proszę sobie wyobrazić, że telewizja publiczna współfinansowała tak antypolskie produkcje, jakim były filmy Pokłosie i Obywatel na przykład wraz z PiS-em. Na to z abonamentu Polaków pieniądze poszły, na filmy szkalujące Polaków. Zresztą, co bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o Pokłosie, to tam poza tymi pieniędzmi publicznymi polskimi były również pieniądze publiczne rosyjskie. Także to są dowody na to, że telewizja publiczna nie tylko, że zaniechała i nie realizuje interesu narodowego polskiego, że nie pracuje na rzecz naszego dobra wspólnego, ona realizuje dzisiaj interesy cudze, można powiedzieć. I to jest znowu kwestia, z którą musimy natychmiast zakończyć. I pewnie ta diagnoza, to można by kontynuować, no bo już to kompletne wynaturzenie, jeśli chodzi o politykę, ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne, kiedy telewizja publiczna zamieniła się w sztab najpierw Bronisława Komorowskiego, potem Platformy Obywatelskiej, no i już nie będę wspominała nawet redaktora go nazwałam, Tomasza Lisa. To wszystko wiemy i przypominam to nadal, mimo wszystko, dlatego że ciągle musimy pamiętać o tych licznych aspektach i problemach mediów publicznych, aby wypracować dobre rozwiązanie, ale też, aby uzasadnić ten krok, który przeprowadziliśmy w parlamencie z końcem tamtego roku, czyli tę małą nowelizację, choć zapowiadaliśmy kompleksową reformę mediów publicznych i zapowiadaliśmy już pierwszy jej etap, ten większy, ale w tej sytuacji
uznaliśmy, że ważna jest zmiana szybka, a wypracowanie dobrych ram funkcjonowania mediów publicznych, na to potrzebujemy jeszcze czasu. Potrzebujemy czasu, w szczególności w tej części z finansowaniem, ale nie tylko, bo i tutaj nawet do końca trudno określić, to wszyscy się dopytują, a kiedy one będą, ale tutaj no niestety muszą być, znaczy niestety, no może, ale muszą być także pewne działania podjęte w Komisji Europejskiej, no przede wszystkim musi dojść do notyfikacji nowego systemu finansowania mediów publicznych. Więc to musi zająć trochę czasu i stąd taka decyzja, jaką podjęliśmy, aby już wprowadzić ludzi, którzy rozumieją, co to jest misja, którzy potrafią zmieniać media publiczne i którzy będą potrafili współpracować z nami wszystkimi. Bo tak jak wspominał pan prezes Skowroński, żeby wypracować dobre rozwiązania dla mediów publicznych, muszą w tym pracować różne środowiska, przedstawiciele różnych środowisk i politycy, i dziennikarze, ale musimy też mieć z kim współpracować. Muszą współpracować z nami media, abyśmy przeprowadzili skutecznie reformę mediów publicznych. Te media muszą z nami współpracować. Wstępny projekt, pierwszy draft, można powiedzieć, ustawy, która ma zreformować media publiczne, jest już w pewnym zakresie znany, został opublikowany przez Polską Agencję Prasową. Ja bym się tutaj prosiła, żeby się nie przywiązywać, jeśli ktoś zna te rozwiązania, do tych wszystkich takich szczegółowych zapisów, bo tak jak mówię, to jest pierwszy projekt, a ponieważ debaty trwają i będą i prace nad tą ustawą, więc ona się pewnie zmieni. I raczej bym chciała, żebyście państwo traktowali jako wskazanie, w jaki sposób myślimy i w jakim kierunku chcemy zmierzać, reformując media publiczne. I po pierwsze, na pewno trzeba odejść, tu ja jestem przekonana i wszyscy jesteśmy przekonani, na pewno trzeba odejść od tej formuły organizacyjno-prawnej mediów publicznych dzisiaj, czyli spółek prawa handlowego, spółek Skarbu Państwa. No, oczywiście to nie jest tak, że one za wszystko odpowiadają, za komercjalizację, jak niektórzy myślą i tak dalej, ale one, wydaje się, że doświadczenie pokazało, że no nie jest to odpowiednia formuła dla realizacji służby publicznej. To jest zarządzanie zbyt skomplikowane, to jest także walne, czyli minister skarbu ocenia z punktu widzenia finansowego działalność mediów publicznych, a nie programowego. Nie może na przykład walne brać pod uwagę opinii takich ciał, jak choćby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy rady programowe, które są przy poszczególnych nadawcach publicznych. Więc jakby misja publiczna jest w sumie w dzisiejszej ustawie o radiofonii i telewizji dosyć poprawnie sformułowana, no ale co z tego, jak nie ma w jaki sposób ją realizować i egzekwować? Można powiedzieć, że ona jest jak gdyby fikcją w sensie oczywiście funkcjonowania i możliwości prawnych. Zresztą wykorzystuje się, tutaj jest rozmyta i odpowiedzialność, wykorzystuje się tę formułę organizacyjno-prawną do tego, aby ukrywać wiele informacji na temat działania mediów publicznych, które powinny być znane publicznie. I ja już nawet nie mówię o apanażach, gwiazd i tak dalej, bo tutaj może pewne rzeczywiście rzeczy, nie wszystko powinno być jawne w związku z tym, że media publiczne, pamiętajmy, jednak działają na rynku komercyjnym i muszą konkurować z mediami komercyjnymi, no ale przecież ukrywa się pod pozorem tego również takie informacje, jak na przykład wspomniałam serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, ten niemiecki serial, i wiele środowisk pytało wówczas zarząd prezesa telewizji o to, ile telewizja publiczna zapłaciła za nadawanie tego serialu, i odmówiono, tak, odmówiono odpowiedzi na to pytanie, wykorzystując właśnie jakieś takie nieprawdziwe, fałszywe zasłony dymnej parawany, jakie daje ta formuła. Więc od tego na pewno trzeba odejść. W związku z tym oczywiście likwidacji ulega 20, bo mamy 20 podmiotów, 20 nadawców mediów publicznych, czyli telewizja publiczna, radio publiczne i lokalne radia publiczne. My uznajemy, że kolejnym podmiotem, do którego zaliczyliśmy do tych mediów publicznych, jest Agencja Prasowa, która już expressis verbis uważamy, że musi mieć wpisaną misję publiczną, swoją działalność również, i na miejsce, i
na miejsce tych rad wchodzi właśnie Rada Mediów Narodowych. No tam już jest oczywiście jakiś tam zapis zaproponowany, że powołuje ją Sejm, Senat i Prezydent, ale nad kształtem i tą formułą jeszcze na pewno będziemy debatować. I sama nazwa Media Narodowe, Rada Mediów Narodowych i Media Narodowe, odchodzimy od tej nazwy mediów publicznych, ona już jakby się, no można by powiedzieć, zdewaluowała, ona nie odpowiada zresztą, to nie do końca myślimy, określa to, te zadania i ten charakter, jaki powinny mieć media publiczne, stąd narodowe jasno, od razu z nazwy wiadomo, jakie zadania mają media publiczne, media państwowe i komu mają służyć, i jakim celom mają służyć i komu mają służyć. Jeszcze raz powtórzę, inaczej nie ma uzasadnienia, żeby istniały. Muszą służyć narodowi, społeczeństwu, integracji społecznej, a nie tak jak dzisiaj dezintegracji, manipulacji, skłócania Polaków. Nie, muszą być tym miejscem, gdzie Polacy muszą mieć platformę spotkania się, miejsce spotykania się. I to są takie w sumie, bo oczywiście inne zmiany towarzyszące temu, misja publiczna. Tak jak mówię, ta definicja istniejąca dzisiaj, artykuł 21 ustawy o radiofonii i telewizji, on był dosyć pozytywnie oceniany i my tylko poszerzamy jakby te zapisy, kładąc trochę inaczej akcenty. Dodajemy właśnie takie zadania jak praca nad rozwojem młodzieży. Jest to, co tutaj pan przede mną apelował, o co apelował, że media publiczne muszą służyć Polakom za granicą również. To jest bardzo ważna misja. To są takie misje, o których się często zapomina, czyli ta misja regionalna, lokalna, misja pracy dla Polaków za granicą. To jest bardzo ważna część misji, która często jest dzisiaj zapominana. I myślę, mam nadzieję, w ustawie tej małej nowelizacji, którą uchwaliliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku, jest tam taki zapis, który zresztą zaproponował Kukiz 15, myśmy go przyjęli, że który wskazuje taki deadline, czyli taką już ostateczną granicę, do kiedy mamy zakończyć te regulacje prawne, to jest koniec czerwca tego roku. Może być oczywiście wcześniej. Ja tak jak mówiłam, my pewnie to będziemy znowu w dwóch etapach prowadzić, żeby nie przeciągać tej części medialnej, bo prawdopodobnie więcej czasu zajmie kwestia finansowania mediów publicznych, przypomnę, bo musimy to notyfikować w Komisji Europejskiej, jak państwo widzicie już z dzisiejszych doświadczeń, z tego, co się w Komisji, w Parlamencie Europejskim dzieje, tego, co wyczyniają Niemcy, będziemy mieli pewnie z tym, nie będzie z tym pewnie łatwo, bo musimy poszukać jakichś dróg i sposobów, żeby to skutecznie przez Komisję Europejską przeprowadzić. I to jest takie zadanie przed nami, wyzwanie, ale jeszcze raz przypominam, prawo o wszystkim nie zdecyduje, tak? Musimy zmienić myślenie o mediach publicznych, o ich zadaniach. Dziękuję za tą debatę i to w tym miejscu, bo tylko pod takim patronatem, myślę, skutecznie i efektywnie uda nam się te prace przeprowadzić dla dobra naszego wspólnego. Ale pamiętajmy też, że ludzie są ważni. Nie tylko to, w jakim trybie ich wybieramy, ale to muszą być ludzie, którzy będą rozumieli, wiedzieli, co to jest służba, wiedzieli, że media publiczne mają służyć nam wszystkim, że to jest nasze dobro wspólne. Muszą mieć niezależność w sobie. Tylko tacy i wolę zmiany budowania nowych mediów dla nas wszystkich, dla Polaków. Tylko tacy ludzie zbudują nowe media, takie media, o których marzymy i z których będziemy dumni. Dziękuję państwu bardzo.